Witajcie. Mamy dziś niedzielę. Wybrałem się na coniedzielny spacer. Co prawda moje plany na dzień dzisiejszy były zupełnie inne. Tak sobie pomyślałem, że może podjadę nad Biebrze do Biebrzeńskiego Parku. Pogoda jest dzisiaj odpowiednia, ale po krótkim namyśle, zastanowieniu się stwierdziłem, że jednak dziś jest ta pogoda niepewna. Wczoraj przez cały dzień przechodziły nam burze. Co prawda tylko z jednej, coś tam czwarta, z czwartej, z ostatniej, coś tam nam spadło 2,5 litra. Mówię, dzisiaj nie chcę ryzykować. I teraz idę. Oprócz tego, że gdzieś tam w oddali słychać świergot ptaków, które to ptaszki są bardzo aktywne w ciągu ostatnich kilku dni. Powiem, całą noc, ja dziś w nocy obudziłem się o godzinie drugiej. No i przez otwarte okno słyszę takie śpiewy ptasie. Chciałem nagrać. Ale do czego zmierzam? Wśród tych śpiewów ptasich również słychać grzmoty. Gdzieś burza po prostu gdzieś daleko jest. Idzie być może w naszą stronę. Nie wiem, gdzieś tutaj od wschodu się chmurzy. No jeżeli to idzie od wschodu, to może coś nam i popadać. No wczoraj, ale pięknie gra, śpiewa właściwie. Wczoraj od wschodu, tam gdzieś za rzeką Narwią, widziałem, dobrze lało i to przez 40 minut gdzieś szła naprawdę spora chmura, spora burza. Nie chmura, spora chmura, znaczy burza. Może myli mi się to wszystko. Także może komuś tam i zalało, zrobiło jakąś szkodę. U nas całe szczęście, dzięki Bogu, wszystko jest w porządku. Spadło 2,5 litra, tak jak mówiłem, ale to były takie dwa podejścia. Za pierwszym podejściem przy tej czwartej burzy spadło 1,5. Później ta burza poszła, no też szła jakaś chmurka, zaczęło kropić. No i tak dokropiło nam do 2,5 litra, czyli litr. No i właśnie życzyłbym sobie czegoś takiego spokojnego deszczu. Pada nam już od kilku dni. W sumie spadło, wcześniej było 7, tak jak mówiłem. To relacjonowałem ten deszcz, czy grad początkowo. Później spadło nam 1,5 litra, no i teraz 2,5. No żeby to było wszystko za jednym razem, inaczej by ta gleba się napiła. Tak pada, wysycha, pada, wysycha. Ale nie narzekam i dziękuję Panu Bogu i za to. No i właśnie dzisiaj w tej intencji, co prawda byłem w czwartek na Święcie Bożego Ciała, wziąłem udział w procesji, też coś zacząłem nagrywać, ale ostatecznie stwierdziłem, że nie będę publikował. No i dzisiaj pojechałem jeszcze raz podziękować Panu Bogu za ten deszczyk i prosić o jeszcze trochę więcej. Ja mówię, nie chcę go dużo, bo jest wiele potrzebujących, które może bardziej jest potrzebny ten deszcz niż mi, ale ja to zawsze mówię, chcę tyle deszczu, żeby czy czegokolwiek, żeby mi wystarczyło. Nie chcę dużo, tyle, żeby mi po prostu wystarczyło. I tutaj nasuwa mi się też takie słowa: proście, a będzie wam dane. A drugie jeszcze też bardzo często cytuję: darujcie, a i wam będzie darowane. Także, o, i znowu grzmi. Idzie tutaj teraz od południowego wschodu. Także gdzieś tutaj te chmury krążą. A pokażę wam, ile spadło deszczu tu na polach. Po tych kropelkach widać, że za dużo nie było. Tu już się kurzy. Proszę. Kurzy się, także spadło tylko, można powiedzieć, gdzieś tam zahaczyło w okolicach mojego domu, z uwagi na to, że no szło od tamtej strony w tą tutaj stronę, czyli tutaj za mną, za plecami, z tamtej strony szło. Pewnie gdzieś tutaj na polach całkowicie ustał ten deszcz, w ogóle nie doszedł. O, inaczej mówiąc, tu zresztą jest suchutko już. Także szło od zachodu, a teraz czekamy na ten deszcz, który przyjdzie nam ze wschodu. Wiem, że się powtarzam. No i tutaj jeszcze chciałbym nadmienić taką jedną rzecz, miłą rzecz.
dostałem kilka wiadomości, SMS-ów z zapytaniem, czy u mnie wszystko w porządku, bo nie ma filmów. Tak, dziękuję Wam, słuchajcie, kochani, za tą troskę. Jest to naprawdę miłe z Waszej strony. Nie publikuję, nagrywam coś tam, ale nie publikuję, bo zawsze czegoś mi tam brakuje. To nie tak, tak samo jak tu podczas tej procesji Bożego Ciała też nagrywałem, ale coś mi tam przeszkadzało, żeby po prostu nie opublikować tego. Także jakieś tam nagrania mam, nie wiem, może coś uda mi się z tego złożyć. Sadziliśmy z mamą wczoraj seler, sadziliśmy tydzień temu w sobotę również pierwszą taką partię selera. Mam jeszcze do zagospodarowania szklarnię, ponieważ już jest pusta. I tak różne miałem plany na jej temat. Ale ostatecznie zostanę przy tych swoich pierwszych planach, czyli wysadzę ogórki, które mam. Wczoraj akurat nagrywałem coś właśnie ze szklarni. Chciałbym pokazać, jaki tydzień, relacje z tygodnia, co się u mnie działo. No i patrzę, kwitną mi ogórki. To te ogórki, które ocalały po tej, powiedzmy, to katastrofie. Kilka tam szaczków zostało. Kwitną. Także myślę, że czas je wysadzić do szklarni. Muszę sobie tą szklarenkę przygotować. Ale jak pięknie śpiewają ptaszulki. Muszę sobie tą szklarenkę przygotować i jedną część zasadzę ogórkami. No pewnie mi na całość nie starczy. Drugą część wysadzę pomidorkami. Pomidorków mam dużo. Pomidorki mają już owoce. Ładnie wyglądają. Wczoraj jeszcze przed tym deszczykiem zdążyłem podlać gnojówką z pokrzyw. Także podlałem sobie gnojóweczką. Dodałem jeszcze gnojówki takiej zwierzęcej. Odpowiednio to wszystko przygotowałem. No zobaczymy, jaki będzie efekt. Efekt jest taki. Stało się tak, jak planowałem, jakim było to moim marzeniem, żeby trochę popadało. No i rzeczywiście po tej gnojówce troszeczkę popadało. Wcześniej było to podlane, więc na pewno to wsiąkło. Doszło do jakiejś części systemu korzeniowego, tak żeby sobie pomidorki pobrały. Zresztą pomidory mają umiejętność wytwarzania korzenia. Możemy je zakopać głębiej. Także na pewno gdzieś tam pod wierzchem korzonki wyłapały to. Zresztą nawet wczoraj nagrywałem, pokazywałem, jaka jest różnica między krzaczkami, które były już pierwszy raz podlane gnojówką z pokrzyw, a tymi, które je dopiero wczoraj dostały. Była też widać po... Słuchajcie, jeszcze tak krótko się odniosę do... Chociaż dziś mamy niedzielę, ale krótko się odniosę jeszcze do wigoru, wyglądu właśnie krzaczków pomidorów. Tak jak pamiętacie, jakiś czas temu robiłem właśnie takie doświadczenie. Połowę moich pomidorków spryskałem bakteriami azotowymi, a drugą połowę nie pryskałem. Poszły tam emy, to co było na pozostałych, na wszystkich, ale połowa dostała bakterie azotowe. Tam jest jeszcze wzbogacony mangan. No i powiem tak, widać już różnicę. Później je to wszystkie spryskałem. Widać właśnie różnicę między tymi pomidorkami, które od początku dostały, a te, które później tylko dostały. Także tu już taka moja uwaga, obserwacja, że jak najwcześniej, nie bez powodu jest napisane, żeby spryskiwać je o 7 dni po wzejściu roślin. Także tydzień po tym, jak powschodzą, czyli nasze wszystkie warzywa, które nam już zejdą, mogą to być w skrzyneczkach, czyli te rozsady powinniśmy już pryskać i rzeczywiście to im wcześniej zaczniemy, tym jest lepiej. Później ciężko będzie już nadrobić ten stracony czas, że tak powiem. Także taka jest różnica. Pomimo tego, że one siedziały w tych wielodoniczkach malutkich, jedną z tych właśnie dałem Reni, siedziały w tych wielodoniczkach, to wyglądają, bo jeszcze mam nie wszystkie wysadzone, wyglądają bardzo ciekawie i atrakcyjnie. Także na przyszły rok, przepraszam, na pewno zainwestuję właśnie w te bakterie. Bo dotem już mi się kończą, czyli wykorzystałem
na swoje uprawy polowe, aczkolwiek one są dedykowane właśnie pod warzywa, bo powinno je się stosować co 21 dni, gdy jest taka potrzeba, co 2 tygodnie. No ja staram się tak mniej więcej co 3 tygodnie spryskiwać, także wczoraj też chciałem, bo był ten czas, był ten dzień, żeby je jeszcze raz spryskać, ale mówię, za chwilę będzie padał deszcz. No i odstąpiłem od tego, no i dzięki temu uzyskałem trochę czasu, żeby wszystkie podlać. No i pokażę Wam, jak wyglądają zboża po tym tygodniu, powiedzmy to, takich burz. Niestety, ale susza postępuje, ale tam, pokazuję palcem z tamtego miejsca, tam właśnie słychać, no grzmi. Grzmoty słychać, odgłosy burzy i ona zbliża się tutaj w tą stronę, właśnie wiatr z tamtej strony wieje, widać po liściach. Na razie tu jest, no w tej chwili to stoję w cieniu pod drzewami, więc takiego skwaru się nie odczuwa, ale jak się wyjdzie na słoneczko, to po prostu piecze, parzy. Jest tak dosyć duszno, parno, więc kto wie, czy ta burza nie zahaczy tutaj o nas. Oby nie zrobiło nam szkody większej niż ta susza. I tak jeszcze odniosę się kilkoma słowami do tematu właśnie ostatnich takich, no można powiedzieć, burzliwych pogód. Pogoda jest taka dosyć dynamiczna, zmienia się, tak jak wczoraj zaczął padać deszczyk. W pewnym momencie jakby ktoś zakręcił kran, ustał i właśnie tak impulsywnie teraz ta pogoda się zachowuje. Nie wiadomo skąd zaczyna padać, pojawia się burza. No, słuchajcie, ja nie jestem ekspertem, ale tak sobie analizuję to wszystko, cały czas o tym myślę. Wcześniej już mówiłem na temat właśnie zmian spowodowanych przesuwaniem się bieguna Ziemi. Pędzi on z prędkością w tej chwili około 50 km rocznie, więc to jest dużo. Myślę, że to na pewno ma jakiś wpływ. O tym nikt nie mówi. Oficjalnie są dane oficjalne, że biegun Ziemi nam się przesuwa. Też jakieś tam badania dowodzą, że to jest taki cykliczny etap Ziemi, że to po prostu następuje cyklicznie, ale nikt nie badał tego, jaki będzie miało to wpływ właśnie na obecną sytuację pogodową. Ja myślę, że skoro Księżyc ma spory wpływ na to, co się dzieje na Ziemi, jest tutaj kalendarz księżycowy, biodynamiczny, z którym powinno się siać czy sadzić. Księżyc ma również wpływ na przypływy i odpływy mórz. Także myślę, że tutaj to, co się dzieje w głębi naszej planety, na pewno ma jakiś wpływ na te wszystkiego rodzaju prądy powietrzne, prądy morskie. Także mówi się, że w tej chwili, że dochodzi do jakichś anomalii. Słuchajcie, no może nie są to anomalie, a tylko po prostu tak się musi dziać z uwagi na to, że no Ziemia wstąpiła w pewien proces, jest w pewnym procesie, o czym się może dzisiaj już mniej mówi. Zresztą nie wiem, jak się do tego podchodzi, bo ja już od kilku lat telewizorka nie oglądam i dobrze mi z tym. Ale myślę, że to ma ogromny wpływ na to, co się w tej chwili dzieje. Że nie wiadomo, co jeszcze, jakie zmiany nam jeszcze to przyniesie. No na pewno myślę, że tutaj wiele osób chcących wprowadzić pewne zmiany, drastyczne zmiany w prawie, myślę, że skrupulatnie to wykorzystują. Przypomina mi się tutaj jakieś historyjki z zamierzchłych czasów, gdy władcy mający wiedzę o tym, że na przykład dojdzie do zaćmienia słońca, wykorzystywali to przeciwko prostemu ludowi. A że historia lubi się powtarzać, nie wiem, czy nie mamy do czynienia dzisiaj właśnie z wykorzystywaniem tej wiedzy do swoich celów. Ale ja jestem tylko prostym człowiekiem, być może się mylę. Także jeżeli kogoś tutaj
Niesłusznie oskarżam to. Przepraszam. Nie mam zamiaru tutaj tworzyć żadnych teorii spiskowych, a już tym bardziej wpływać na to, żeby zwiększyć oglądalność swojego kanału. Broń Boże. Jestem, tak jak mówię, tylko prostym człowiekiem i mówię, co myślę i dobrze mi z tym. Dobra, słuchajcie. To chyba byłoby na tyle z tego mojego spaceru. Jeżeli coś jeszcze sfotografuję, to na końcu zobaczycie, jeżeli ktoś dotrwa, zobaczycie fragment właśnie skomponowany pod muzykę. I a propos tutaj piosenki, muzyki użytej w tym materiale, powiedzmy to takim troszeczkę bardziej artystycznym, no jest ona mojego autorstwa. Tekst został napisany dokładnie 25 lat temu. Tutaj przy pomocy najnowszych zdobyczy technologii udało mi się skomponować to, co za chwilę usłyszycie. Także życzę Wam miłego odbioru. Życzę Wam miłej, spokojnej niedzieli. No mam nadzieję, że jeszcze przed wieczorem ukaże się ten film. Że tu nie stanie się jakiś Armagedon i nie odetnie nas od świata. Także życzę Wam wszystkiego dobrego. No i przede wszystkim słuchajcie. Nadchodzą być może trudne czasy, więc warto może zacząć się modlić, zacząć wierzyć w pewne rzeczy. Przede wszystkim wierzyć w to, że dobry Bóg może się nad nami zlitować. I tu jeszcze raz zacytuję słowa: proście, a będzie wam dane. Także nie krytykujcie, a i was nie będzie nikt krytykował. I tak dalej. Można sobie tutaj parafrazować to na różne sposoby. Także jeszcze raz miłej i spokojnej niedzieli Wam życzę. Szczęść Wam Boże. Z Panem Bogiem. Taki super dzień, taka super noc. Nikt nie wiedział, że przyjdzie rozstać się. Życie cudem jest, a to pewna rzecz. Dziecka nocą płacz, to najdroższy skarb. Każdy może śnić, każdy może wierzyć, że jesteśmy lepsi od rycerzy. Każdy może śnić, każdy może wierzyć, odrzuć myśli złe i drogą prawdy iść. Taki super świat, takie super życie. Nikt nie wiedział, że szybko skończy się. W życiu wiele krzywd, w życiu marzeń tyle. Szczęściu otwórz drzwi, chwytaj każdy.